Cześć, ja jestem Efren i witam Was w kolejnym filmie. Tym razem omówię talenty, jakie są w Mists of Pandaria, jeżeli chodzi o Rogue. No i oczywiście trzeba brać poprawki na to, że te talenty ciągle się zmieniają. To jest beta, tak jak ostatnio właśnie miało to miejsce z talentami Huntera, które zostały, zwłaszcza te leczące, znacznie osłabione, no bo jednak to było za dużo, no i się pozmieniało. No i tak samo trzeba będzie brać tutaj pod uwagę. No i tak, mamy oczywiście trzy specjalizacje, ja się tym nie będę zajmował, bo to jest tak samo w tym momencie. Co jest dla mnie najważniejsze, to są talenty. I to jest tak, dużo tutaj tak naprawdę nie można pokazać, bo większość tych talentów są pasywne, no ale postaram się je pokrótce omówić. Mamy tak, pierwsza to jest Night Stalker. To jest coś takiego, co nam zwiększa prędkość poruszania się o 20%, kiedy jesteśmy ukryci. Czyli wtedy będziemy się poruszali 20% szybciej, bardzo fajne. Kolejna umiejętność to jest coś takiego, że ten stealth, czyli jeżeli używamy jakiegoś ataku teraz, to wychodzimy, prawda, z ukrycia. Będziemy wychodzili z ukrycia dopiero 3 sekundy po tym, jak właśnie uderzyliśmy kogoś lub ktoś użył jakiejś akcji ofensywnej przeciwko nam, tak? Typu właśnie, nie wiem, flara u Huntera, że nas wykrył. Dopiero po 3 sekundach się ujawnimy, czyli mamy dodatkowo jeszcze troszkę czasu na reakcję. Kolejne to jest bardzo fajny shadow focus, czyli właśnie jeżeli jesteśmy ukryci w cieniu, to żadne umiejętności już nas nie kosztują w ogóle energii. To jest bardzo fajne, czyli jak wyjdziemy z cienia, będziemy zaczynali z pełną energią, będziemy naprawdę mogli mocno bić. Bardzo fajny talent. To są oczywiście talenty wszystko pasywne, więc ich nie mogę tutaj zdemonstrować. Dalej jest Deadly Throw. To jest taka umiejętność, to jest Finishing Move, który ma taką fajną umiejętność właśnie po pierwsze, że zmniejsza prędkość poruszania się przeciwnika o 50% na 6 sekund. I to oczywiście, jak widać, tutaj mamy różne punkty. Chodzi o to, ile combo pointsów ma na sobie przeciwnik. Jeżeli użyjemy to, kiedy przeciwnik ma na sobie 5 combo pointsów, czyli maksymalną liczbę, przerywamy mu rzucane czary w tym momencie i przez 6 sekund nie będzie mógł rzucać żadnego czaru z tej szkoły, tak? Czyli nature i tak dalej, fire, o to chodzi, z tej szkoły magii. Czyli również bardzo fajny talent, no i oczywiście to zadaje obrażenia. Dalej jest Nerve Strike. To jest umiejętność, która po, prawda, trafionym kidney shotcie albo chip shotcie zredukuje obrażenia, które zadaje przeciwnik o 50% na 6 sekund, czyli również bardzo, bardzo fajne. Dalej jest Combat Readiness. To jest coś takiego właśnie, że kiedy wejdziemy w ten stan przez 20 sekund, za każdy cios przeciwnika będziemy dostawali 10% mniej obrażeń i to się stakuje do 5 razy, czyli jeżeli dostaniemy 5 ciosów, to będziemy mieli po tym piątym już 50% mniej obrażeń od przeciwnika. Ale jeżeli przez 10 sekund nie dostaniemy żadnego ciosu, to ten właśnie ten combat readiness, ten stan się skończy. Dobra, dalej jest cheat death, czyli oszukać śmierć. To jest bardzo fajne, czyli jeżeli cios, który normalnie by nas zabił, dostaniemy, nie może on nas zbić poniżej 10% naszego maksymalnego HP i dodatkowo jeszcze przez 3 sekundy będziemy dostawali obrażenia zredukowane aż o 80%. No to czyli często, jeżeli ktoś będzie nas chciał dobić właśnie jakimś pojedynczym strzałem, to po prostu dzięki temu przeżyjemy. No i ten efekt nie może pojawiać się częściej, występować częściej niż 90 sekund, co 90 sekund. Czyli co półtora minuty mamy, że tak powiem, oszukać, możemy oszukać przeznaczenie. Dalej jest Leeching Poison. To jest coś takiego, że nakładamy truciznę na broń oczywiście, która trwa godzinę. No i każdy melee atak ma szansę 50%, żeby zarazić cel. No i każde kolejne nasze ataki potem będą nas leczyły za 10% obrażeń, które zadaliśmy. Czyli zarażamy cel i za 10% obrażeń, które zadaliśmy temu celowi, będzie nas potem każdy kolejny atak leczył. To jest dość fajne. Dalej jest Elusiveness, to już znany talent, czyli Faint Ability also reduces all damage taken. Czyli będzie Faint nam redukowało obrażenia wszystkie, które dostajemy o 30% aż na 5 sekund, czyli również fajne. No i dobra, tutaj mamy w końcu jakieś takie bardziej instanty, które coś można by pokazać, te talenty. Pierwszy to jest Preparation, no to również jest znane, czyli po prostu kiedy tego użyjemy, nam odnawia wszystkie cooldowny, czyli właśnie Sprint, Vanish, Cloak of Shadows, Evasion, Dismantle. Czyli wszystkie tak jakby cooldowny schodzą, mamy wszystkie umiejętności dostępne z powrotem. Czyli to też za bardzo w sumie nie nadaje się do pokazania, bo no po prostu mi odnowi cooldowny. To jest bardzo fajne, Shadow Step. To jest coś takiego, że kiedy użyjemy tej umiejętności, pojawiamy się za celem, co jest dla postaci takiej kluczowe, żeby bić od tyłu. No i jeszcze movement speed jest zwiększona, czyli prędkość poruszania zwiększa się o 70% na 2 sekundy. No to mogę to zademonstrować. Mamy cel, czyli manekina i używam sobie właśnie tego shadow step. No i proszę bardzo, jestem za celem. Bardzo fajna umiejętność. Ciekawe, jaki to ma range. 25 yardów aż, wow, to sporo jest, czyli naprawdę
ktoś nam, że tak powiem, odbiegnie, to możemy bardzo fajnie zrobić mu przykrą niespodziankę za plecami. Kolejny talent to jest Burst of Speed. To nam zwiększa prędkość poruszania się o 70%. No to okej, takie podobne efekty już są znane, ale co jest tutaj fajnego, jeżeli na nas będzie tak zwany Movement Impairing Effect, czyli będziemy na przykład w rucach, czy na jakiejś pułapce i tak dalej, wszystko to nas spowalnia i użyjemy tego talentu, to on wam, nam nie, nas nie przyspieszy, natomiast usunie ten właśnie efekt, który nas spowalnia i dodatkowo jeszcze przez 4 sekundy będziemy odporni na wszelkie efekty spowalniające. To jest coś takiego, jak ma na przykład Hunter, to jest umiejętność od Peta Master's Call, czyli właśnie Pet nas może swobodzić i potem przez 4 sekundy jesteśmy odporni na takie efekty, to też to pokażę w takim razie. Burst of Speed jest i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, przyspieszenie o 70%, dość sporo. Dobra, kolejny rząd talentów, to są znowu tu mamy passive, czyli tak. Pierwsze jest coś takiego, kiedy założymy ten non-lethal poison na target, czyli te nieśmiertelne, niezabójcze, tak po polsku to można powiedzieć, trucizny, mamy szansę, że założymy również crippling poison, czyli będą dwa rodzaje trucizny jednocześnie na przeciwniku. To jest fajne, to sporo może zwiększyć obrażenia. Dalej jest paralytic poison i tu znowu, kiedy to jest umiejętność, która służy do nakładania trucizny na broń i trwa godzinę. I teraz każdy cios ma 20% szans na to, że zarazi przeciwnika tą trucizną na 15 sekund i to się będzie stakowało aż do 5 razy i kiedy właśnie już będzie to piąty raz miał stak wystąpić, to cel będzie zastanowany na 4 sekundy, czyli przez 4 sekundy będzie bezbronny. Również bardzo fajne. No, do PvP no po prostu rewelacja. No w sumie Broke to jest taka postać typowo do PvP, no ale te talenty robią się coraz fajniejsze. Dalej jest Dirty Tricks. Tu nam właśnie nasze umiejętności Gouge and Blind no longer have an energy cost. Czyli już nasze te dwie umiejętności w ogóle nie będą kosztowały energii. To jest bardzo fajne. I co jest jeszcze ciekawsze, nie będą właśnie już nam, że tak powiem, przerywały, no bo te umiejętności powodują dysorienta, czy tam chwilkę utratę kontroli przeciwnika nad sobą. I właśnie jak zadamy teraz obrażenia, czy właśnie jakieś nasze trucizny, czy bleedy, nie będą tego przerywały, co właśnie robi Gouge i Blind. Czyli również bardzo fajne. No i 90 level to ostatnie te trzy talenty, to jest Shriek and Toss, czyli rzucamy, to jest ranged attack, ma 30 yardów aż zasięgu. I zadaje obrażenia, to jest 4863, no ale oczywiście to jest, prawda, taka podstawowa wartość, to wszystko od sprzętu zależy, ten modyfikator. Czyli podejrzewam, że będzie sporo więcej. No i jeszcze daje nam combo point 1. Dalej mamy Versatility, to jest coś takiego, że nasz Redirect już nie ma więcej cooldownu, również bardzo fajne. No i ostatni Anticipation, kiedy jeden z naszych ataków generuje combo point na celu, który już ma 5 combo pointów, dostajemy coś takiego, co się nazywa Anticipation Charge. I co nam to daje? Kiedy wykonujemy jakiś ofensywny finishing move, czyli ten wykańczający ruch, te wszystkie anticipation charge, czyli charge tego, które się nazbierały ponad 5 combo pointsów, są użyte właśnie, żeby zadać one będą skonsumowane po to, żeby właśnie nam dać te combo pointsy, czyli już wiem, o co chodzi. Jeżeli mamy 5 combo pointsów, czyli już więcej nie możemy zbierać, to dzięki temu talentowi będziemy je zbierali. Teraz użyjemy finishing move, który nam te 5 combo pointsów zdejmie, to znowu dostaniemy właśnie te combo pointsy, które dzięki tej antycypacji stworzyliśmy. Czyli to jest bardzo fajne, czyli możemy na przykład dwa razy pod rząd 5 combo pointsów tak jakby zebrać bardzo szybko. Czyli kolejny bardzo ciekawy talent. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o talenty Rogue w Mists of Pandaria. Oczywiście to jest beta, to wszystko podlega zmianie ciągle. Jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to na MMO Champion pojawiają się te wszystkie zmiany. Ja dam również linka pod tym filmem. No i zapraszam do oglądania kolejnych. Sądzę, że pojawią się talenty innych klas. To do usłyszenia. Cześć!